Cześć Pasieka Gromadzyń. Dzisiaj 10 września. Na pasiece jestem w trakcie zakarmiania zimowego. Już trochę litrów syropu cukrowego pszczółki dostały. W tym roku no póki co samym syropem cukrowym zalewam. Nie kupowałem inwertu. Chociaż cukier jest drogi, no to jednak i tak taniej wychodzi niż inwert. Około takie wiaderko inwertu, tam jest 15-14 kilo, to około 90 zł trzeba wydać. A jeżeli chodzi o 14 litrów syropu cukrowego, czyli 10 kilo cukru, no to wychodzi, nawet płacąc po 5 zł za cukier, wychodzi 50 zł. No to mamy prawie dwa razy taniej. Dlatego no mieszam cukier, bo jest i cukier i tak jest drogi w porównaniu z poprzednimi latami. Rok temu mniej niż 2 zł za cukier dawałem. No więc powiedzmy tona cukru wychodziło tam 1800 czy 900 zł. No teraz no wiadomo. Prawie dwa razy drożej. No zależy ile się spłaciło rok temu, no i zależy ile teraz, bo ja teraz na przykład za te pół tony cukru kupiłem po 3,20 w czerwcu, ale nie sądziłem, że odkłady mi zostaną, bo nie kupił jeden klient i tak jakby zostało mi 20 odkładów więcej, więc będę musiał teraz dokupić tego cukru około 200 kilo, no to za 200 kilo dam 1000 zł. Rok temu miałbym ponad pół tony, no ale cóż, tak to jest, ale mówię, no z inwertem wychodzi drożej, ale gdybym wywoził na wrzos na przykład albo na nawoź te pszczoły i zakarmiał późno, no to pewnie wolałbym inwert. Pszczoły mniej się spracowują przy przerabianiu inwertu niż syropu cukrowego. Także u mnie to jest w trakcie, a ja się dzisiaj zajmuję wytapianiem wosku z ramek. Zaraz pokażę Wam, jakie ramki przetapiam. Skąd jeszcze oprócz tego mam wosk. Więc idę do miejsca, tam dałem troszkę tych ramek. Pokażę Wam jakie. Dobra, przetapiam, tak można powiedzieć, dwa rodzaje ramek. Oczywiście to jest wszystko jedna ramka, ramka wielkopolska, ale o co chodzi? Oczywiście ramki ciemne, gniazdowe oraz ramki z tego sezonu, które na przykład tutaj, patrzcie, tu była dziura w środku i po środku jest czerw trutowy. To jest ramka biała, była w miodni, ale mimo wszystko no tu jest ten komórki głębokie, pszczoły niechętnie miód składują w takiej ramce. Była tu jakaś dziura, one to odpracowały, ale niestety czerwiem trutowym. A pszczoły najczęściej, przynajmniej w takim maju, to jeżeli damy jakieś pustą przestrzeń, no to ciągną takie komórki trutowe. No więc ta ramka według mnie pójdzie do przetopienia, bo no nie chcę takich nieładnych, nierównych, z którymi jest coś nie tak. Więc tego typu ramki, które mają skazy, najczęściej są właśnie to, że jest dużo komórek trutowych. Takich się pozbywam. No i tutaj mamy ramki gniazdowe. No z góry widać jeszcze dosyć jasna, więc to nie jest wcale taka bardzo stara ramka. O tych parę komórek z pierzgą, no ale trudno. Przetopi się. O, tutaj już gdzie motylica działała. No takie ciemne ramki przetapiam. Zwłaszcza jak są nierówne. No chciałem Wam pokazać jeszcze, co się dzieje, gdy wejdzie motylica. Zostawiłem takie ramki, a już widziałem, że tu się ta motylica panoszy, ale chciałem właśnie pokazać, bo nawet ci początkujący pszczelarze nie do końca wiedzą, co to jest motylica. Więc patrzcie, co robi motylica. Tutaj wręcz wszystko odpadło. Zjadła tutaj tyle wosku. Tu są różne kokoniki, z których larwy wyszły. No one teraz uciekły, bo tu były. I patrzcie, tutaj aż tyle jest tego, że aż się złączyły ramki. Tworzą taką pajęczynę, na której żerują. O, jest tu jedna larwa, patrzcie. To jest motylica, duża motylica, larwa żyje, chodzi tutaj po swoich tych ścieżkach, tu są o mniejsze jakieś, tak żeruje właśnie motylica. No nie jest to ładne, a tutaj mamy te gniazdo, patrzcie ile to jest tej pajęczyny, to jest wszystko przerobione, a tutaj mamy motylicę. Pełno okropnych larw, na ryby byłyby dobrze, dobre. Także jeżeli nie przypilnujemy ramek, zjedzą nam, nie nadają się takie ramki już do niczego. No, tak to właśnie jest. Trzeba uważać, co robić, żeby nie zżarły. Przede wszystkim można mrozić takie ramki, bo jeżeli nawet pobieramy ramki z gniazda, miodni,
takie wycofane po miodobraniu, czy jak ściśniamy, ograniczamy gniazda, tam zostawiamy mniej ramek, to albo spryskać preparatem na barciaka, są takie do kupienia B401 bodajże, jakoś tak się nazywa, musicie sobie poszukać, bo nie pamiętam dokładnie. Można spryskać octem, a jeżeli nie mamy dużo jeszcze tych ramek, ja na przykład tak robiłem, że do takiej starej szafy, szuflady po ubraniach, w której wisiały kiedyś płaszcze, daje się taki zbiorniczek, taki on jest z watą, z takim na kwas kwas octowy. Ten kwas octowy wydziela właśnie ten zapach octu, który odstrasza motylice, i ja kiedyś tak robiłem do szafy, żeby było szczelnie, żeby ten kwas octowy tam pachniał, a właściwie śmierdział, żeby ta motylica po prostu uciekała, nie wchodziła do takiej szuflady, i to zdawało mi nawet było ok, ale jak już miałem więcej tych ramek, to po prostu brałem do spryskiwacza takiego na wodę. Brałem do spryskiwacza, kot miałczy, głodny, przyszedł, do spryskiwacza ocet, troszkę wody jeszcze dolewałem, żeby troszkę rozrzedzić, i spryskiwałem z każdej strony taką ramkę octem, żeby ona była wilgotna, i wtedy też ten zapach no, odrzucał tą motylicę. No najlepiej ramki ustawiać luźno, żeby były przerwy, no to wtedy, wiecie, ona najbardziej właśnie żeruje, jak są dwie ramki na sobie, tak jak tu. Kiedy one mają cień, bo motylica światła nie lubi, ucieka od światła. Kiedy mają cień i kiedy one się tak mogą właśnie ścieśnić, porobić sobie te, żerować w tym wosku. Więc tak jak tu, takie coś. No, jeżeli zostawicie właśnie ramki w jakimś ciepłym, jakiejś szopie czy coś, poprzykrywacie, to możecie się teraz zdziwić, bo wasze ramki będą przeżarte. Ja przetapiam te ramki. Możecie znaleźć filmik, o to już parę lat temu nagrałem, jak przetapiałem w sokowniku starym, który już nie był tam używany. Sokownik. Oraz teraz kupiłem w tym roku na parę takie urządzenie do przetopu tych ramek. Dobra, jeżeli chodzi o to urządzenie, które kupiłem do wytapiania ramek, to ono wygląda tak. Tu się wiesza ramki, z dołu można też trochę jakiś tam wycięty wosk dać. I tu mamy taboret taki gazowy, tutaj będzie podłączony gaz, on podgrzewa, tu się dolewa wody do tego urządzenia, tej skrzynki. Ta woda podgrzana przez, wiadomo, palący się gaz zaczyna parować, później już się robi taka temperatura, dużo tej pary, no i tutaj po prostu ścieka, tam jest, o, tu jest kranik, z którego wylatuje wosk czyściutki. Tutaj jest tak jakby taki wężyk, którym można dolewać wodę, żeby nie zabrakło wody, żeby nam się, wiadomo, nie spaliło. To musi być kontrolowana ilość wody. No, kupiłem coś takiego, bo już w tym sokowniku nie dawałem rady. Także tak to wygląda. Ja tutaj będę sobie za chwilę jeszcze z godzinkę i będę tutaj nosił te ramki i zapalał i ten wosk wytapiał. Dobra, tutaj ja położę te ramki z woskiem, żeby wam powiedzieć. Tutaj wchodzi kilkanaście takich ramek, to wszystko ścieka, zostają puste rameczki, na dole oczywiście te resztki z wosku, to wszystko później trzeba wybrać. Póki ciepłe, później stwardnieje, bo stwardnieje to się skorupa zrobi, trzeba będzie wydrapywać. Ale jak jest jeszcze wszystko to takie wilgotne od tej pary, to te resztki, te zboiny, to łatwo wybrać. Wosk czyściutki ścieka. Zaraz wam pokażę ten wosk przetopiony, jak już wygląda na koniec. No, tak wygląda już krążek wytopionego wosku z ostatniego wytapiania. Jak widzicie, jest dosyć czysty. Z sokownika trochę brudniejszy był, trzeba było później go klarować. Tu jest w miarę
w miarę czysty, aczkolwiek jeszcze są jakieś tu brudy, więc też można by było sklarować. No więc tak to wygląda. Nie mówię, jaki to jest producent, bo nie robię nikomu tu reklamy. Nie mam żadnych jakichś takich sponsorowanych odcinków, przynajmniej póki co, więc nie będę tutaj wskazywał na jednego producenta takiego sprzętu. Po prostu weźcie sobie, poszukajcie, pełno jest w internecie, na pewno nie jeden producent robi taki sprzęt. No, takie urządzenie mi na pewno czasowo pomaga. Sokownikiem jednak tam wchodziły, ja wiem, 4-5 ramek jak z kruszu może weszło. Tu wchodzi kilkanaście, plus patrzcie, te ramki wiszą i nie wiem, tutaj tak nie widać, ale tutaj jeszcze jest 30 cm przerwy między dnem a końcem ramki, więc jeszcze tam nawet można położyć jakiś wosk. Na przykład od sklepin lub z jakichś takich dzikich zabudów i też się to fajnie wszystko stopi. Dobra, podstawiłem już wiaderko na wosk. Tutaj już się pali gaz, puściłem, zapakowałem tutaj ramki. Ile weszło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Mogłoby więcej, ale tutaj są różne jakieś takie się nierówne rameczki, czy tam już motylica działała, czy coś. Tutaj będzie kapał sobie wosk, jak się zacznie parować. Jak widzicie, na razie jeszcze pary nie ma. Wlewam 10 litrów wody. Wlałem 10 litrów wody, jedno takie wiaderko po inwercie, gdzie tam było chyba 15 albo 14 kg inwertu, więc tyle mniej więcej wychodzi. Tutaj będzie ciekł już taki w miarę czysty wosk. Oczywiście można go będzie jeszcze wyklarować. No, ja tutaj u siebie w garażu trochę z liści nawiało. Jest tutaj, wiecie, otwarte drzwi, bo przy tym gazie, przy tym palniku to nie powinno się w zamkniętych pomieszczeniach. No, można by na podwórku czy gdzieś, ale zapach wosku troszkę przywołuje te pszczoły. Ja tutaj przy otwartych drzwiach w garażu jednych, drugich, żeby był przeciąg, pilnuję. No trzeba jakieś środki bezpieczeństwa BHP zawsze zachować. Więc później jeszcze nagram, jak już będzie para, jak będzie ten wosk ciekł. Przygotowałem jeszcze jakieś 50 ramek kolejnych do przetopu. Tak jak mówię, zazwyczaj są to czarne ramki z gniazda. O, tutaj jakaś motylica się wdarła troszkę. Jeszcze było w miarę ok, ale no, zostawiłem te ramki i one były takie właśnie do przetopu, więc tak nie pilnowałem z tą motylicą. Z 2-3 ramki, tak się tam, jak pokazywałem wcześniej, rozwinęła mocniej, a w innych to nie ma jakichś szkód dużych. No, tutaj już powoli zaczyna parować. Trzeba uważać oczywiście na parę. Nie wiem, czy gdzie widać, ale takie ramki. Tutaj ten wosk ścieka. Tutaj macie, o, leci z kranika. Już tyle naleciało. Tu się przechyliłoby, to by mocniej leciało. No, a tutaj, nie wiem, czy widać, bo para leci. Tu już po prostu się obsunął ten wosk. Obsunął się wosk. I te ramki, no a przez parę raczej, o, tutaj widać, on już po prostu opadł. Dlatego zaraz będę wyciągał te ramki. Rękawiczki muszę sobie założyć, żeby nie poparzyć palców. I nożykiem tam po prostu ten taki wosk, który on już z tych drutów wyleciał, go tam troszkę jeszcze tutaj przeczyszczę i wyciągać będę te ramki i dawał nowe. To już nie jest aż tak gorące. Ten, najgorzej jak bierzecie tą pokrywę, to bucha tak kapara. A teraz już można spokojnie. Zachowajcie BHP, bądźcie mądrzy w tym temacie. Dobra, to tyle. Tak jak widzicie, wosk ładnie już sobie tutaj ścieka. A ja przygotuję kolejną, kilkanaście kolejnych. No, ściekło już trochę tego. Widzicie? Jeszcze trochę, ale sporo. No, tu pokapało troszkę, ale większość do wiadra leci. No, tak to wygląda, już skończyłem. Tutaj mam rameczki.
Myślę, że ponad setka poszła. Dzisiaj, nie, no, no około 100 myślę, że jest. Rzuciłem tu na razie na bok. No, trzeba będzie później sprawdzać, które się jeszcze nadają, wyczyścić i na niektórych jest drut, na innych nie ma. Więc część z tych ramek pójdzie do pieca, a część jeszcze przyda się. Tutaj mam wosk. Jeden taki pełny, tam po pół mniej więcej. I tu jeszcze trochę ścieka ostatniego. Więc tam parę kilo jest. Jeszcze było oprócz tych ramek trochę od sklepin. Tych takich, co ja kiedyś pokazywałem w filmiku, że takie kulki robię. No tutaj mamy te zboiny, to się chyba nazywa. Tutaj już część wrzuciłem. Jeszcze czekam aż troszkę będą chłodniejsze i je też zabiorę. Tyle syfo jest z rabek. Ja co roku sporo ramek przetapiam. Ile to zależy. Staram się. No 100% na pewno nie zmienię, bo musiałbym mieć teraz gniazda na nowiutkich ramkach, a część ramek gniazdowych jest też ciemnych. Po prostu nie dało się w sezonie wycofać. Wycofa się w następnym. Ale myślę, że zdecydowaną większość ramek z 60-70% tych ciemnych rocznie przetapiam. No, w tym roku przetapiałem teraz trzeci czy na czwarty raz. Czy na pewno razy, bo pierwszy raz za nisko dałem ten palnik w tej wytapiarce i długo się woda grzała. Później już dałem wyżej na płytkach, no i dzisiaj trzeci raz. No, chyba trzeci raz. Więc no, kilkaset, no nie wiem, 200-300 ramek rocznie przetapiam. Do tego te od sklepiny. Nie wiem ile wosku rocznie udaje mi się uzyskać z tego względu, że część wosku robiłem sobie w świeczki, więc nie mam już nawet jak zważyć, bo mógłbym na koniec takiego, wiecie, sezonu wytapiania zważyć po prostu ten wosk, ale no mówię, część już poszła na świeczki. No ale myślę, że z 20 kilo na pewno w tym roku uda się pozyskać. Czy więcej, ciężko mi powiedzieć naprawdę. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z wytapiania. Mam nadzieję, że coś tam ciekawego pokazałem. Więc jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie macie, to zasubskrybujcie mój kanał, bo już nie dużo zostało subskrypcji do tego, aby osiągnąć 10 tysięcy. Mam nadzieję, że uda się do końca roku. No ale zobaczymy. To cześć, trzymajcie się, hej.